Taki obrazek, kiedy rodzice są honorowani medalami za to, że ich pociechy rzetelnie wypełniły swój obowiązek wobec służby wojskowej, odszedł bezpowrotnie do lamusa. Zdarza się jednak, że co jakiś czas wojsko dopełnia formalności wobec tych rodziców, którzy swoje dzieci wychowały na wzorowych żołnierzy. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Limanowskiego złotymi i srebrnymi medalami zostały uhonorowane cztery pary małżeńskie z naszego regionu, wśród których byli państwo Górkowie z Mordarki. Odznaczeni rodzice otrzymali również listy gratulacyjne, które wręczał przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego Tomasz Krupiński oraz starosta limanowski Jan Puchała. Zew Budacz, TV28.